Na bitwie morskiej. Boże, jak ładnie. Nigdzie nie płynę, tu zostaję. Moment, muszę podziwiać. Szkuner zemsta. Czyj to szkuner? Czyżby Horngolda? Nie widzę właściciela na pokładzie z tej odległości. On był zazwingowalny. Oblężenie Charlestown. Flying your own flag at last. Yes. Oh. Yes, Blackbeard cut me loose, sadly. Time to have a go at this myself. Well, that's grand. Yes, it's for the best, I think. I should have some wild stories when next we meet. Edward, your constant friendship has been my most treasured find on these seas. Well above gold and silver and rum, I prize the courage you have inspired in me this year. Thank you, sir. A fair good morrow to you. Wydaje mi się, że ten Bonnet jako postać to ukazuje praktycznie jedyne dobre strony Edwarda. Jakby na tle Bonneta ukazują się te cechy, bo tak normalnie to Edward jakiś taki chłopek roztropek. Tylko by atakował, plądrował. And countrymen, how else to explain your government's complete disinterest in your well-being? Hostages for merchants! These were my only terms. And yet, 6 days of pure fucking silence. So I must conclude that you men are the pariahs of Charlestown, and I would profit better by using your organs for chum and your bones for char. By Christ! This is my predicament. Kill ya? Or oppress ya into my service? Co za ludzie są? It's a decision I'll make hardly, but not with remorse. Ahoy, Edward. What the hell are you doing, man? What? All Charleston can see this mess. It's the idea. Out of range, but well in sight. So where's the medicine? We sent a party ashore to barter with the governor. That were a week ago. No noise, he says. I'll handle it. Give me a day. Edward wszystko znajdzie. Tylko cóż to jest? Cóż to za bagna? There's movement up ahead. Is it soldiers? Oh. Aye, and in something of a hurry. I propose we follow, else they spring something we ain't ready for. Śledzę, śledzę. What's your thinking? Blackbeard's been at this 8 days already. So it's a good bet that someone out there has prepared the medicines. Kurczę, tylko tam jest fak. Kurczę, nie mogę. Dobrze, dobrze, wiem. W lewo. So it's a good bet. Someone out there has prepared the medicine.
just in case. Ah, but they're stalling. Szybciej. Aye, so let's find where they've gathered and hope for the best. I'm off the wind somehow. Careful, Captain. We're drifting close to a watchtower. Wiem. Uf. Dobrze. No właśnie, też tak myślę. To będzie cud. Gdzie jest, kurde? Dlaczego tutaj? Dobrze, stanę. Bo na stojaka lepiej się zawraca. I mgłę puścili, cholera. I teraz nic nie widzę. Bardzo trudno. Kurde. Nie uciekaj celu. Celu, nie uciekaj. Trochę mały wypadek. Tylko tam się coś zatrzymało. Zniszcz dzwon. Zniszcz dzwon. Gdzie oni wszyscy są? Na górze chyba. Strefa strzeżona. Nikogo nie ma. No co? Ach, tam jest dzwon. Dobrze. Stare metody są najlepsze. Wydaje mi się... Fiu-fiu. Żebym zrobiła zamieszanie. No podejdź. To by się nie zaliczyło zadanie. Ile ich jeszcze zostało? Tam jeden gościu stoi. Ze czterech. Dobrze. Ho, nie rób tak. Jest. Nie tędy. Jest. Świetnie. Ale sterowanie Edwardem to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Dobrze. Śledź kanonierkę. Dobra, żagle na pół gwizdka mamy trzymać, tak? Widzę ich tam. Trochę zwolnimy. Nie, trochę przyspieszymy. Jak się nigdy nie wydostać? Holender! Tak, tylko tutaj jest... Czy tutaj nie ma... Tak, tutaj chyba jest. Albo nie ma. Nie, tutaj jest, nie ma. Jest mielizna, nie ma i nie ma, dobrze. Jest dobrze, dobrze. Czyli tak. Czyli dopłynęliśmy.
zaczynają się. Wrócę z lekarstwami. Śledź kanonierkę. Mam cię. Wskakujesz. Użyj strzały przeciwko krokodylom o skóry krokodyla. Usypiających? Nie zdążyłam zauważyć. Osypiających? Ty gdzieś krokcio? Ja chyba go widzę. Krokcio? Chyba tam się czas liczy. Kurde. Fa! Fucking. Dobrze. Teraz tak, dowiem się. Tam się pojawiła oczywiście nieco. Usypiających przeciwko krokodylom. Dobrze, czyli się zgadza. Śledź, Boże. Boże, śledź. Jest jakieś klimaty. Gdzie jestem? Co się tutaj dzieje? Zmniejsz odległość od celu. Łatwo powiedzieć. Miałam oskurować krokodyla, ale niestety nie dam rady. Chyba mnie zobaczył właśnie jakiś krokodyl. Że niestety, kurczę, nie przejdę tędy. Spacja. Boże, to jest po prostu... Jezu... Nie no, ja tak będę tutaj stała... Nie... O, dobra, to ja w takim razie olewam... Olewam skurowanie krokodyli... Po prostu zajmę się tylko śledzeniem szalupy. Jezus, nie rób tego po prostu. Jezu. Dobra, jest, udało się. No dobrze. Nie. Dobrze. Prawie dobrze. Kurde. Jezu. Tylko tam nie ma jak po prostu przejść. Śpi. Ktoś jeszcze? I ty też śpi. Po prostu śpicie. Gdzie jest krokodyl? Nie. Uśpiłam faceta. Fuck. Kurde. O Jezus.
ostatnie sekundy. Kurczę, daj. Nie. O. Shit. Nie no, to się musi skończyć. To nie może tak być. Nie właśnie to. Nie. Ja pierdzę. Nie, 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 nie. Nie, przecież to się nie da. Ale jak niedostępny obszar? O, jak niedostępny jest. Kurde, i nie mogę w ogóle strzałki wyjąć. Jest tak głęboko, że jest za głęboka woda. Nie mogę wyjąć strzałki. O, kurde. Dobrze, kolejny pomysł mam, żeby przejść jakąś górą. O, teraz mnie wywaliło już zupełnie gdzieś indziej. Ej, ta gra w sumie fajnie, że pomaga. Pomaga. O kurde. No, ta gra oszukuje na korzyść gracza. And I do not intend to bow to the demands of a pirate, no matter how fierce his reputation. Yes, sir. As long as the supply key is with me, no man shall touch it. Give it up. Send it away. As long as the supply key is with me, no man shall touch it. Ale tam dzwonią dzwonami. Wszystkie dzwony dzwonią, la 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 la. La 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 la. Dobrze, cel wypełniony, wszystko spoko, ja idę pana zabić. Idę. Lecę pana zabić, ale pan jest jakiś... Pan ma motorek. Nie wierzę. Nie mogę się w ogóle ruszyć. Dobra. Zmniejszę odległość od celu. Jasne. Kurde, przecież to nie. Ale to było oszustwo. To chyba ósmy raz. Tym razem nie upiecze ci się. Czasem zbyt ostro ruszam myszką. Bum, bum, hop, hop. Tędy. I tutaj teraz jest ważne, żeby nie bać się krokodyli. W ogóle nie bać się rzeki. Lecieć. 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 Bo w tym momencie mam niepowtarzalny chance. Jest! Blackbeard made you as good an offer as ever a man got from any pirate. You might curse his methods, but medicine was all he wanted. And now he'll get it. You should have bartered, mate. He has returned, Captain! What's the take? Two crates. And the means for mixing additional doses. That's right, thinking precious little of that these days. Hear that, Mr. Rags?
My young friend returns with offerings and so saves your scrawny neck. Will you not thank him? You should quit these waters, Thatch. The governor, he's bound to muster more soldiers. You go on ahead. I got some business in the north. You're done, aren't you? Giving up on us. Pewnie rodzinną sprawę ma, bo tak się zasmucił. I'm late into my fourth decade on this earth. And if I don't find some means to make the fifth quiet and cozy voyage, I'd rather sink to the devil's doorstep than call myself captain another year. We'll meet again, lad. In this world. Or the one below. Krokodyla nie miałam okazji oskurować. Trudno. Zobaczymy, co to za miejsce. Czy ono się w ogóle dla mnie otworzy. Chociaż jakoś tak nie bardzo wygląda miło. Może jeżeli jest dzień, nie pada deszcz. Co to? Czynność wykonana plus 20, ważąc lekarstwa. Dostałam. Nie! Koszmar. Horror. Dobrze, obiecałam sobie, że nie będę już chodzić tutaj się rozglądać. W sumie nic tu ciekawego nie ma. Wydaje mi się, że już... Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że po prostu zrobię... O, pizza. Że zrobię zadanie. Czy nie wiem, ile ich jest. Po prostu od zadania do zadania. Od niebieskiego punkciku do punkciku i koniec. I za 5 minut mam nadzieję, że wrócę tam, gdzie powinnam być. Widzę, że troszeczkę ubogo tu z literaturą. Na przykład Dostojewskiego nie widzę. Black Flag, Assassin's Creed, The Fail. Przypomniało mi się coś dzisiaj, bo nie pamiętam, jak ta moja postać, którą teraz jestem w tym momencie, jak ona ma na imię i nazwisko. Nie pamiętam, zapomniałam. Gdzieś to było, ale po prostu wywiało mi. Ale jedno, co wiem, to to, że nazywam się Edio Kenway. I troszkę mi to przypomniało sytuację, scenę z filmu Tańczący z Wilkami, w której to scenie John Dunbar zostaje po długim czasie złapany przez amerykańskich kolonistów, przebrany oczywiście na wpół za Indianina. Na pytanie, jak się nazywa, odpowiada Tańczący z Wilkami. Dobra, tak samo jak ja. W sumie ten... Edio, piętro biura? Jak to było? Tak to było. Edio też jest taki półindianin ostatnio. Na bosaka lata. Podekscytowali się. Właśnie to, chciałam jeszcze tutaj nadmienić jedną rzecz. Ja to chyba zgłoszę do jakiegoś trybunału. Bo to... Dobra tam. Bo to nie może tak być, że po prostu w czyjeś życie, kto niekoniecznie na siebie to zgodziłby, aż nawet by pewnie tego nie ogarnął umysłem, co się tutaj dzieje w tym świecie. W czyjeś życie ktoś wchodzi i sobie robi grę z tego. To jest takie trochę, nie wiem... Bonjour, ça va? I hope we're not late. No, you can go right. Hi, Melanie. Przykre to jest. I need a few minutes with you alone. Leticia is on the phone and we're discussing the Kenway project. Oh, yes, of course. Sorry about this. I'll call you when we're ready. Jeszcze coś mnie martwi. Otóż, kiedy oni się dowiedzą... No mam nadzieję, że szybko, bo ja muszę lecieć. No nie... No właśnie, kiedy oni się dowiedzą o tym goście, co mówi hello... No właśnie. No właśnie. A co to jest jakiś kalibrator tutaj w tej firmie? Ech.
W każdym razie, kiedy oni się dowiedzą o tym, że ja się włamywałam tutaj do kompów, to mnie zwolnią. Czekaj, czy ja mogę szybciej chodzić? Mogę. Dobra, teraz tak szybko. Rach, ciach. I wracam na Karaiby. Wow. Tutaj? Włam się do panelu. Rach, ciach. Wygląda skomplikowanie, ale pewnie jest bardzo proste. Aha. Liczba docelowa 70. Wiecie, że nie rozumiem. 5, 5. Czyli 5 razy 5, 25. Razy 3? Nie, to za... Nie, stop. 3 razy... To będzie za mało. Kurczę, jak zrobić minus? Tak, 15, 15. Nie, to też nie może być. 30, 2 razy... Coś musi być siódemką. 7, 5 razy... 35... A? Otwiera się, sezamie. Tylko szybko, bo nie mam czasu. O nie. Kurczę, taki wieżowiec z takim widokiem i nie ma kasy. Ciekawe. Właśnie. We do as the lady says. Focus on the observatory. No dobrze. Czyli mnie nie zwolnią na razie. Templars, crazy talk. I'm curious about the shareholders meeting though. How about you break into Olivier's office and see if you can find his schedule? Oh, what? You don't like that idea? Well, how about I blow the fucking whistle on you, hacker? I own you. What I mean is, I don't want to ruin your life. Czy ja już mówiłam, że go nie lubię? Step over to the window. O. Kurczę. Jak mam się wydostać pod władzę tego czuba? Did you know that Abstergo was run by Templars? Oh yeah. Sounds like crackpot stuff, I know. But then again, the moon landing was fake, right? So, anything's possible. Ej, to skrzyżowanie jest coś lewe. Nie wiem, czy to widać. Będzie widać na YouTube zwłaszcza. Samochody po prostu przyjeżdżają wszystkie jakoś tak po sobie. Chodzi o to skrzyżowanie tam na środku. Po prostu nie ma świateł. Nikt nie ma czerwonego. Wszyscy mają zielone. Wszyscy jeżdżą. Jadą. Dobrze.
through that door or throw yourself off the terrace. Those are your options. Kurde, ależ... Ja już mówiłam, że ja go nie lubię. Well done, kiddo. Find his computer. Make it snappy. We're looking for the shareholders meeting schedule. It's worth a lot of money. Jest taki dupek, jak mnie denerwuje. Ja nie bym coś zrobiła. As the data moves, there are security programs constantly monitoring the data flow. You need to sneak past them, or they will destroy your data and send it back home. Ja bym chętnie zniszczyła coś, co należy do niego. Dobrze, strzałkami steruję. Dobra. Kumciam. Oj! A, dobrze. Ej! A, bo ja robię źle, bo ja... No, dobrze. Już teraz robię dobrze. Tyk, tyk, tyk. I tyk. Dostęp przyznany, ekstrakcja, omijanie, połączenie. Dawaj, Karaiby. Czyjś mail od tego gościa w super modnej bluzie. Nie, to sweterek był. Do Melanika ma coś tam. Do poddanych chyba. Jak większość z was wie, w dniach będę na spotkaniu. Dobrze, to ja to przeczytam, a potem streszczę. No dobra, la finito. Pod koniec już nie doczytałam, zaczęłam tu przysypiać gdzieś nawet w połowie. Tutaj wymieniają się po prostu ludzie informacjami. No trochę mi się to nie podoba, że po prostu... Że te możliwości ich są takie mało humanitarne. Oczywiście nic nie robią tym ludziom w przeszłości. Ale jednak jakoś taka świadomość, że... No nie wiem, gdyby na przykład ktoś robił grę o mnie, choćby nie wiem, może nie mam jakiegoś super ciekawego życia, ale... Ale nie wiem, czy bym chciała. To jest jakieś takie... Dziwne. Dziwne to jest. No i dowiedziałam się jeszcze, że ten koleś... Martwy koleś, obiekt 17, o którym była mowa w jakiejś tam wcześniejszej odsłonie w przyszłości i który twarzowo mi właśnie przypominał nieco Edwarda, to jest właśnie koleś, którego przodkami są Kenwayowie. No i z tego co widzę, też przodkowie tego właśnie wspomnianego obiektu mieli ciekawe życie. To coś sobie gadają różnych. Marzą sobie po prostu. You sneaky bastard. A pirate through and through, ain't you? Now, get down to the lobby. There's a courier waiting. Yeah, that's right. I've been planning this for a few hours. Now, wait. The receptionist. Hold on. I'll try something. Jak ja się stąd dostanę? As gullible as ever. O. Now hurry down to the lobby before I remotely detonate your earpiece. Pik, pik. Don't even think about ratting me out. My tracks are covered. Kurczę, muszę go wsypać. Muszę znaleźć sposób, żeby ten koleś się ode mnie odczepił, bo przyczepił się jak rzep. Oh, hooray! It's our old friend. Hey there! I just got a call about picking up another transfer. Oh? You said you were here to see me. Yes, that is one of the perks. Let's see it. A conference in Chicago. Very nice. Thanks for this. We'll be in touch. Ciao, Rebecca. Text me. Stuff it, Hastings. Boże, nareszcie. Nie wierzę. Szybko. Well done, friend. Very well done. Apologies for my temper tantrum there.
You are with the good guys, I promise. We'll keep you safe. Projekt Obieg Zarząd. We'll be in touch. Zarząd. No dobrze. Excuse moi. Ale jeszcze spróbuję, sprawdzę, czy jest opcja na kablowanie na tego gościa. No nic. Nie ma opcji. Dobra, nie będę na nią czekać. Prawdopodobnie to jest tak, że ona nie wróci raczej. Aha, ja tu coś odkryłam w ogóle. Znaczy tak poza moimi plikami, pod lewym klikiem. Jeszcze skończę się wczytać. I poza rybami jest też coś takiego. Pod takim zwykłym growym menu, kiedy przebywam w tym budynku. Otóż jest coś takiego. Jest tak, dziennik misji, co mam zrobić? Mapa. I pod mapą jest mapa. O, ciekawe. Tu są karteczki, ale nie wiedziałam, że mam z nimi jakąś w ogóle opcję. Może nie mam, może będę miała. Tu są kompy, które prawdopodobnie będę mogła ewentualnie obrobić. Choć nie wiem, dlaczego miałabym. Co to te karteczki? A, to są takie kody. Tylko nie mam z nimi żadnej opcji. Z tego, co widzę. Dobra, to spadam. Pewnie będę coś z tymi kodami robiła w przyszłości. Boże, jak się cieszę. Koniec.